Podkazy geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. A witam państwa serdecznie. Minister obrony Republiki Federalnej Niemiec Boris Pistorius powiedział, że Niemcy muszą przygotować się na wojnę w Europie. Powiedział, cytuję,: Musimy oswoić się z myślą, że Europie może grozić wojna. Niemcy muszą grać defensywnie. Dotyczy to zarówno Bundeswehry, jak i społeczeństwa. Musimy przygotować się na wojnę. Koniec cytatu. Te słowa padły 29 października 2023 roku w programie Berlin Direct w niemieckiej telewizji publicznej CDF. Niemiecki minister wyraził tutaj opinię, że konflikt na Bliskim Wschodzie oraz wojna na Ukrainie będą miały konsekwencje dla niemieckiego społeczeństwa. Podkreślił, że Niemcy Powinny zrobić wszystko, co w ich możliwości, aby nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ten wątek poruszony pod koniec października o przygotowaniach do wojny Boris Pistorius powtórzył w ubiegłą niedzielę 12, 12 listopada bieżącego roku, kiedy podkreślił, że nie postrzega Niemiec jako kraju przygotowanego do wojny. Zaznaczył, że dotyczy to większości sił zbrojnych w Europie i że to jest efekt 30 lat pokoju. Natomiast zdaniem Pistoriusa scenariusze zagrożeń całkowicie się zmieniły i tutaj bardzo mocno podkreślił, że Niemcy muszą być gotowe do odparcia ataku. I też odniósł to właśnie do wojny na Ukrainie i konfliktu izraelsko-palestyńskiego. To wszystko podał Tagesschau i też podkreślił, że Pistorius uważa, że należy zmienić mentalność, zmienić mentalność społeczeństwa niemieckiego. Jego, no i zdaniem niemieckiego ministra obrony wymaga to, wymaga to czasu, ale, ale jego zdaniem ludzie już zauważyli, że w Europie Trwa wojna, że jest ta, ta wojna, no i że te zmiany mentalności wymagają debaty w ciągu najbliższych kilku lat. Pistorius wyjaśnił przy tym, że rozumie niepokój ludzi spowodowany określeniem gotowi do wojny, którego właśnie użył pod koniec, pod koniec października. Podkreślił przy tym i to jest cytat. Odstraszanie można zapewnić jedynie wtedy, gdy okażemy się gotowi do obrony z pozycji siły. W żadnym wypadku nie oznacza to, że dąży się do wojny. To ostatnia rzecz, jakiej chce prowadzić wojnę. Koniec cytatu. W kontekście powyższych słów trzeba także zauważyć, że Boris Pistorius w ubiegły czwartek, 9 listopada, wydał nowe wytyczne dotyczące polityki obronnej Republiki Federalnej Niemiec dla no, tej w cudzysłowie gotowej do wojny Bundeswehry. To, to pierwsze takie wytyczne od ponad, od ponad dekady, gdzie niemiecki minister obrony podkreślił i zapowiedział, że Niemcy chcą wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy. Te nowe wytyczne polityki obronnej Właśnie wydane 9 listopada bieżącego roku szczegółowo wyjaśniają, co dokładnie oznacza termin Zeitenwende. Zeitenwende, czyli główna zmiana w polityce Niemiec, ogłoszona przez niemieckiego kanclerza Olafa Scholza po rozpoczęciu tej nowej odsłony wojny na Ukrainie w 2022 roku. Ten dokument wyjaśnia, co to pojęcie ten Wende będzie oznaczać dla funkcjonowania Bundeswehry. W sposób najbardziej lapidarny, chyba to znaczenie nowych wytycznych, doprecyzował Boris Pistorius w wywiadzie dla dziennika. Spiegel, w którym powiedział, że nowe zagrożenia militarne zasadniczo zmieniły rolę Niemiec i Bundeswehry w Europie. Powiedział, cytuję, musimy być kręgosłupem odstraszania i obrony zbiorowej w Europie. Nasza ludność, ale także nasi partnerzy w Europie, Ameryce Północnej i na świecie oczekują, że weźmiemy na siebie tę odpowiedzialność. Koniec cytatu. Dodał także, że Niemcy muszą, jak to określił, dorosnąć w zakresie polityki bezpieczeństwa i także doprowadzić do zasadniczych zmian we wszystkich obszarach działania Bundeswehry, aby uczynić ją, cytuję, gotową do wojny. Koniec cytatu. Minister obrony Republiki Federalnej Niemiec oświadczył, że przyszła struktura niemieckich sił zbrojnych. Ma być zdeterminowana tym, co ma być konieczne dla obrony kraju i jego sojuszników. Najpilniejszym celem ma być szybkie wyposażenie Bundeswehry w nowoczesną broń, w nowoczesne uzbrojenie, tak aby, cytuję, uczynić z niej jedną z najskuteczniejszych sił zbrojnych w Europie. Koniec cytatu to te wytyczne, które można właśnie znaleźć w tym nowym dokumencie, o którym wspomniałem. Te słowa Borisa Pistoriusa, zarówno z końca października, jak i z listopada bieżącego roku, to nie jedyne znaki, które obserwujemy, jeśli chodzi o taki trend związany, można powiedzieć, z remilitaryzacją Niemiec, czy z tą zapowiedzią bardzo dużego wzmocnienia. Potencjału wojskowego Republiki Federalnej Niemiec. Kluczowe decyzje zostały podjęte w ubiegłym roku, w czerwcu 2022, kiedy to doszło do przyjęcia nowelizacji ustawy zasadniczej, za czym zresztą głosowali przedstawiciele nie tylko koalicji rządowej, czyli partii SPD, Zieloni, FDP. Ale także opozycyjnej Unii CDU-CSU. Wtedy zapadły decyzje o stworzeniu tak zwanego funduszu specjalnego, na mocy którego Bundeswera ma otrzymać dodatkowe 100 miliardów euro. Niewątpliwie to, co się dzieje na Ukrainie, ta wojna, jak i konflikt na Bliskim Wschodzie stały się swego rodzaju takim katalizatorem, wyzwalaczem tych procesów remilitaryzacyjnych, tych procesów zbrojeniowych. Jest to szalenie niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Polska ma bardzo napięte i złe po prostu relacje z Rosją, z Białorusią. Mamy sytuację, w której na Ukrainie wzrastają czynniki nacjonalistyczne, gdzie również rośnie niechęć wobec Polski gdzie pojawiają się oskarżenia wobec państwa polskiego, gdzie ta polityka roszczeniowa jest na porządku dziennym tak naprawdę w stosunku do państwa polskiego. No i też widzimy zacieśnianie się relacji Kijowa z Berlinem. Na domiar złego mamy zapowiedzi rosnących zbrojeń w Republice Federalnej Niemiec, a także plany likwidacji weta i przyjęcia ponad 260 w ogóle poprawek do traktatów unijnych i próby przekształcenia Unii Europejskiej w Państwo Federalne. To wszystko z rosnącą rolą Niemiec, już nie tylko gospodarczą, ale także militarną, zacieśniającą się, tak jak powiedziałem, relacją Berlina z Kijowem, tworzy układankę geostrategiczną, niezwykle niebezpieczną dla państwa polskiego, z której, z której nie ma wyjścia przez kolejne. Zbrojenia państwa polskiego, bo doskonale wiemy, że w sytuacji, w sytuacji potencjalnego, potencjalnych złych relacji dyplomatycznych na obu kierunkach geograficznych wschód-zachód to jakkolwiek dużo byśmy nie wydawali na, na zbrojenia, to, to nie przyniesie to i tak pożądanego efektu, czego zresztą przykładem jest polityka II Rzeczpospolitej. W tej, w tym, w tej sytuacji jednym z Najrozsądniejszych kroków jest przyjęcie, przyjęcie strategii wielowektorowej, wielowektorowego zapewniania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jak najszybszej normalizacji relacji z Rosją i Białorusią. No, trudno tutaj mówić o jakimkolwiek zapewnianiu bezpieczeństwa państwa polskiego przy napiętych relacjach z Niemcami, z Rosją, Białorusią, z coraz gorszymi relacjami z Ukrainą. No, tak się nie da zapewniać bezpieczeństwa i ile byśmy nie wydawali procent PKB, ile byśmy nie zwiększali, o ile byśmy nie zwiększali liczebności wojska polskiego, to bez dobrej, sprawnej dyplomacji, bez mądrej, rozważnej i długofalowej strategii polityki wielowektorowej tego się po prostu zrobić nie da. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia księgarni geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały Polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.